Dzisiaj chciałbym zaproponować krótką refleksję nad tematem, który od wielu lat budzi emocje społeczne. Dla wielu jest tematem niezrozumiałym, zwłaszcza, że prowokuje te emocje i dyskusje słowo, które w języku polskim nie do końca się zadomowiło. I funkcjonuje bardziej jako obelga, jako określenie czegoś tajemniczego, złego. Krótko mówiąc, nie do końca wiadomo, o co chodzi. Mam na myśli mianowicie słowo gender. Niektórzy mówią gender, jeszcze inni powiadają, że łatwiej byłoby używać polskiego słowa płeć. Płeć kulturowa, bo tak refleksji akademickiej właśnie to pojęcie funkcjonuje. Ale w ramach naszych ciekawostek teologicznych chciałbym bardzo krótko o tym pojęciu się zastanowić, rozważyć go, stawiając pytanie, czy ono rzeczywiście jest pojęciem teologicznym. Bo tak się złożyło, że zwłaszcza w Polsce najczęściej o gender wypowiadają się księża, a nawet niektórzy biskupi uczynili z tego tematu swój jakby program ideowy. Ale nie tylko w Polsce temat płci kulturowej, czyli właśnie tego gender, budzi emocje. Temat podjął, sprowokowany pytaniem we wrześniu 2021 roku, sam papież Franciszek, który jak zwykle spotyka się ze swoimi współbraćmi jezuitami przy okazji swoich podróży zagranicznych i akurat w tym wypadku jeden z jezuitów słowackich w Bratysławie zapytał właśnie papieża Franciszka, co on sądzi o tym pojęciu, bo jak można się domyśleć, na katolickiej Słowacji, podobnie jak i w Polsce, ten temat budzi ogromne emocje i dyskusje. Otóż opinia Franciszka jest dość dwuznaczna, wprowadzająca może nawet w błąd, bo z jednej strony wypowiada się bardzo krytycznie o gender, mówi bowiem tak: ideologia gender jest niebezpieczna. Owszem, w moim rozumieniu jest ona niebezpieczna, ponieważ jest abstrakcyjna w odniesieniu do konkretnego życia osoby. Tak, jakby osoba mogła abstrakcyjnie decydować o tym, czy i kiedy ma być mężczyzną albo kobietą. Abstrakcja jest dla mnie zawsze problemem, mówił papież. Ale wyraźnie widać, że w swoim rozumieniu gender papież chce odróżnić ideologię, bo to jest też typowe dla właśnie teologicznego ujęcia, że nie mówi się o gender, tylko o ideologii gender, i papież dokładnie w tym samym kierunku idzie. Powiada tak dalej: nie ma to nic wspólnego z kwestią homoseksualną, bo jeśli jest para homoseksualna, to możemy prowadzić z nią pracę duszpasterską, iść dalej w spotkaniu z Chrystusem. I to jest właśnie to rozróżnienie między złą ideologią i konkretnymi ludźmi, których zawsze trzeba traktować z pewną uwagą, empatią, miłosierdziem. I wydaje mi się, że w tych rozważaniach papieża Franciszka czuć takie pewne zakłopotanie, bo jeszcze dodaje coś takiego, że kiedy mówię o ideologii, to mówię o abstrakcji, dzięki której wszystko jest możliwe, a nie o konkretnym życiu ludzi i ich rzeczywistej sytuacji. No więc przywołałem na początku słowa papieża Franciszka po to, żeby uzmysłowić moim słuchaczom i widzom, że problem jest poważny, nie jest tylko uzależniony od jakichś
mniej czy bardziej zrozumiałych fobii takiego czy innego księdza, ale w teologii katolickiej rzeczywiście jest on bardzo dyskutowany, debatowany. No, w moim prywatnym mniemaniu wynika to przede wszystkim z braku rzetelnej wiedzy na temat studiów nad płcią kulturową, gdzie właśnie gender jest pewnym pojęciem kluczowym, które tłumaczy zróżnicowanie orientacji seksualnych, które no są pewnym faktem i biologicznym, ale też i kulturowym. Tutaj natomiast dominuje właśnie w tym dyskursie teologicznym taka ideologizacja, czyli właśnie to, co Kościół, czy niektórzy księża zarzucają studiom na temat genderu, to tak naprawdę sami to uprawiają. Również pomyślałem sobie, że warto w ramach mojego cyklu ciekawostek teologicznych o tym porozmawiać, bo przy okazji mogę polecić Państwu, tym, którzy są zainteresowani, lekturę bardzo ciekawej i ważnej książki, która dokładnie z problemem płci kulturowej, czyli gender, zajmuje się i została niedawno opublikowana, najpierw w języku angielskim, w chwili obecnej w języku polskim, więc każdy może do niej sięgnąć i wyrobić sobie własne zdanie. Jej tytuł jest bardzo sugestywny: Kto boi się gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu. Można powiedzieć, że jest to książka jedna z wielu, bo zarówno zwolennicy takiej kulturowej analizy ludzkiej płciowości piszą bardzo wiele na ten temat. No, najważniejsze, takie sztandarowe wręcz nazwisko, to jest Judith Butler, filozofka, feministka amerykańska, ale również w Polsce bardzo wiele osób się już na ten temat wypowiada, piszą też książki. Natomiast ta książka, myślę, że jest zupełnie wyjątkowa. I jej wyjątkowość polega na tym, że ona nie skupia się na samym pojęciu gender, czy na samych studiach poświęconych płci kulturowej, ale wskazuje na bardzo ścisłą współzależność fundamentalizmu religijnego z populizmem politycznym skrajnej prawicy. I to jest pewne nowum, tego nie ma w dotychczasowych książkach czy artykułach. Zwykle się autorzy i autorki koncentrują tylko na pojęciu samego gender. Natomiast tutaj mamy takie właśnie połączenie polityki i takiego fundamentalizmu religijnego. Okazuje się, że właśnie gender, tak rozumiany ideologicznie, jest bardzo poręcznym, skutecznym narzędziem wpływów politycznych. No, przykładem w Polsce na przykład jest stowarzyszenie Ordo Iuris, które bardzo skutecznie wykorzystuje właśnie takie manipulatywne podejście do tych wszystkich dyskusji, żeby wpływać na pozycje i decyzje polityczne. Autorki tej książki to są polskie badaczki Agnieszka Graf i Elżbieta Korolczuk. Nazwały te wzajemne wspieranie się polityki i religii oportunistyczną synergią. Wydaje mi się, że to jest klucz nie tylko do tej książki, ale w ogóle do rozumienia tych debat. Okazuje się nie tylko politycznych, ale i religijnych właśnie. Oportunistyczna synergia, to znaczy wzajemne, oportunistyczne wspieranie się w osiąganiu własnych celów. Bardzo zachęcam do tego, żeby krytycznie czytać książki i artykuły, żeby podchodzić do tego ostrożnie,
ale jednocześnie zdać sobie sprawę, że żyjemy w czasach, kiedy tradycyjne rozumienie ludzkiej seksualności jest poddawane bardzo głębokim reinterpretacjom, które nie muszą być czymś złym i negatywnym, ale pozwalają nam po prostu lepiej rozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy. I genderu nie trzeba się bać, gender trzeba po prostu rozumieć.